Witam Państwa. Kontynuujemy nasz program popołudniowy. Gościem tej części programu jest pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert od spraw militarnych, ekspert od spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Trwa, można powiedzieć, kolejna odsłona ataku powietrznego na Ukrainę, w tym także na stolicę państwa, na Kijów. Posłuchajmy, co na ten temat miał do powiedzenia mer Kijowa, niegdyś świetny sportowiec, obecnie polityk, samorządowiec Witalij Kliczko. W nocy zaatakowano Kijów dronami Shahed, rakietami manewrującymi i pociskami hipersonicznymi Kinżał. Jesteśmy w dzielnicy Solomianka. Jak widzicie, tuż przy bloku powstał potężny krater. Gdyby uderzenie nastąpiło bezpośrednio w budynek, byłoby więcej ofiar. Na razie wiemy, że jedna z kobiet zginęła. Około 30 osób przewieziono do szpitala. Wielu osobom udzielana jest pomoc. Sytuacja w Kijowie jest trudna. Atak był zmasowany. Prawie 70 rakiet zostało zestrzelonych. Dziękuję naszym siłom zbrojnym. Panie profesorze, znajdujemy porównania z tym, co dzieje się od kilku dni na Ukrainie, jeśli chodzi o ten atak powietrzny, z zeszłą zimą, kiedy to takie ataki powtarzały się co dwa, co trzy tygodnie. Ich celem było wyłączenie sieci elektroenergetycznej, wyłączenie prądu, mówiąc w skrócie, na terenie całej Ukrainy. Czy to, co widzimy teraz, to jest próba powtórzenia tej operacji, czy też te ataki mają jakiś inny cel? To jest z jednej strony powtórzenie, ale wojna ma charakter linearny w sensie tego, iż pewne wydarzenia, nawet jeśli wydają się podobne, to jednak stwarzają, każdy dzień wojny stwarza zupełnie nową sytuację. Nie ma jakby możliwości cofnięcia pewnych wydarzeń. I jeśli patrzymy na to szeroko, Rosjanie realizują w tej chwili taką zmasowaną strategię wobec Ukrainy, to ten segment, czy ten element społeczny, agresji na społeczeństwo, dążenie do tego, aby poprzez tego typu ataki głęboko uderzyć w standard życia Ukraińców, doprowadzić po prostu do potężnych napięć społecznych, a przez to wywrzeć ogromną presję na polityków, bo to już jest, jak widzimy, zbliżamy się do okrągłej rocznicy tej wojny, gdybyśmy ją przełożyli na takie standardy tego, co jest nam doskonale znane, a więc standardy II wojny światowej, to widzimy przecież, jak ona się zmienia, dynamika tej wojny się zmienia i powiedzmy dzisiaj mamy ten 41 rok w tej naszej perspektywie wieloletniej wojny. W związku z tym Federacja Rosyjska, czy Rosja, czy Putin, ona dzisiaj żyje rzeczywiście w takim przeświadczeniu, że Zachód zaczyna słabnąć, natomiast Rosjanie jakby są rozgrzani, czują gdzieś tam w perspektywie możliwość odniesienia zwycięstwa, które rzeczywiście w ogromnym stopniu zmieniłoby całą tektonikę, całą logikę funkcjonowania Zachodu, nie tylko Europy Zachodniej. W związku z tym istnieje dzisiaj ogromna presja, aby z kilku stron uderzyć na państwo ukraińskie i oczywiście jednym z tych elementów jest doprowadzenie do degradacji życia społecznego, czyli zwiększenie napięć i wywołanie także, czy przełożenie tych napięć na podziały w gronie polityków, ale także podgrzewanie tych napięć między politykami a dowódcami. W związku z tym tu mamy do czynienia z całym szeregiem operacji. Zresztą o tym mówi wywiad ukraiński, że Rosja zacznie realizować złożoną strategię, której elementami mają być właśnie między innymi to, czego doświadczamy, czyli nie tylko atak na infrastrukturę krytyczną tego państwa, ale także na takie działania dywersyjne, na działania agenturalne, które mają głęboko zdestabilizować życie polityczne. I to z jednej strony Rosja, która zbliża się
do wyborów prezydenckich, a w ramach tych wyborów prezydenckich, które mają się przecież odbyć za chwilę, w marcu, czyli tuż po rocznicy, drugiej rocznicy wybuchu czy agresji Rosji na Ukrainę. Mają się odbyć takie elementy, które wzmocnią kampanię wyborczą Putina i miejmy świadomość, że Putin w tej chwili realizuje długofalową strategię. Znaczy wojna ukraińska jest oczywiście bardzo istotna dla Rosji, ale ona jest tylko częścią ich agresywnych planów wobec Zachodu. Panie profesorze, właśnie a propos Zachodu. Powiedział pan, że Rosja ma w tej chwili wrażenie, że Zachód słabnie. Sami Rosjanie nabrali wiatru w żagle, co jest zrozumiałe, obronili się, tak, zatrzymali letnią ofensywę ukraińską, której się bardzo bali, to wynikało wprost z wpisów umieszczanych na ich forach dyskusyjnych, tych milblogerów. Na ile to ich wrażenie odpowiada rzeczywistości, a na ile jest tylko wrażeniem, że Zachód słabnie, a oni rosną w siłę? No, Zachód rzeczywiście słabnie, bo jedna z wersji, która nie została zrealizowana, a która by rozstrzygnęła tę wojnę w sposób zdecydowany, zwolennicy tego typu opcji pojawili się w ważnych ośrodkach analitycznych amerykańskich. Na przykład koncepcja, aby jednak Stany Zjednoczone ogromną ilość sprzętu, który jest tym sprzętem pozimnowojennym, dały, dosłownie przekazały do Europy Środkowej i na Ukrainę. No, 8,5 tysiąca Abramsów z tego naprawdę z lekką ręką Amerykanie mogliby przeznaczyć na przykład dla Ukrainy 1000 tego typu sztuk, kilkaset sztuk tego typu Abramsów w formie szybkiego przekazania dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Praktycznie w każdym segmencie broni ogromne ilości idące w setki sztuk, gdyby zostały przekazane tak jak doradzali niektórzy analitycy, to w zasadzie wojna byłaby rozstrzygnięta. No ale tutaj się pojawił czynnik, który rzeczywiście bardzo sparaliżował logikę myślenia Stanów Zjednoczonych, mianowicie ów bunt czy pucz Wagnerowców raptem pokazał, że Rosja jest tak słaba, że w każdej chwili może dojść do gwałtownej zmiany władzy i przyjęcia władzy w Rosji przez jeszcze bardziej radykalnych zwolenników konfrontacji z Zachodem. I to, można powiedzieć, spowodowało, że ta determinacja co do tego, aby w znaczącym stopniu zwiększyć dostawy broni do Ukrainy, zmniejszyła się. No, rzeczywiście to widmo niekontrolowanego konfliktu, widmo tego, że ludzie typu Prigozhin czy ludzie z jego otoczenia, generalnie część dowódców rosyjskich przejmie władzę nad państwem, a tak to mniej więcej wyglądało ze względu na analizy wywiadowcze, jakie zaczęły się pojawiać na Zachodzie, bo rzeczywiście to był potężny wstrząs nie tylko dla Rosji, ale także dla analityków zachodnich, jak słabe jest państwo rosyjskie od środka. To wszystko spowodowało niestety w konsekwencji osłabienie woli, no a do tego dodajmy jednak całą serię takich wydarzeń, jak chociażby odsunięcie od władzy Johnsona, czyli zwolennika bardzo silnych działań wobec Rosji. No i tak po kolei możemy zauważyć zmiany przywódców w wielu państwach europejskich na niekorzyść zdecydowanych działań wobec Federacji Rosyjskiej. No i w konsekwencji mamy do czynienia rzeczywiście plus pojawienie się intensywnego konfliktu w Strefie Gazy, plus to, co w tej chwili jest wielką niewiadomą, za chwilę będą wybory tajwańskie, więc one w dużym stopniu mogą wskazywać na pewne kierunki działań, jakie będą podejmowane, plus klincz, który nastąpił w Stanach Zjednoczonych, klincz wynikający z no, niepoważnych rachub prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy kalkulacji, że uda się przecisnąć przy okazji tych wielkich transzy dostaw sprzętu sprawę nierozstrzygniętą od co najmniej trzech dekad, a więc sprawę migracyjną.
No to wszystko rzeczywiście zbudowało taki obraz, że Zachód ma pewne problemy, istotne problemy. No a z drugiej strony charakterystyczne dla Putina jest to, że on wykorzystuje sytuację. No i ten mocny sygnał, że wojna ukraińska schodzi na drugi plan, że ona już nawet... Tak, to rzeczywiście zostało chyba przez Amerykanów odebrane. To jest na pewno niepokojący sygnał. Nadchodzące miesiące zapowiadają się ciekawie, w tym gorszym znaczeniu słowa ciekawie. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Również dziękuję. A ja także pozwolę sobie przypomnieć Państwu o tym, że nadajemy dla Państwa cały czas. Dziękujemy za wsparcie, którego nam Państwo udzielają. Podajemy numery konta, na które możecie Państwo wpłacać środki. Tutaj mała uwaga, te numery kont, które podawaliśmy do tej pory, one są nadal aktualne, one są też ważne, także nie ma tutaj żadnego niepokoju. Dziękujemy za wsparcie, bo to dla Państwa pracujemy, dzięki Państwu też możemy pracować i pokazywać Państwu ten obraz świata, którego nie zobaczą Państwo w mediach lewicowo-liberalnych. Natomiast Państwo możecie, jeżeli nie zgadzacie się z taką formą przejmowania mediów publicznych, z taką formą przejmowania władzy nad naszym krajem, wyrazić swój sprzeciw. Tutaj widzicie Państwo mapę protestów, gdzie te protesty będą się odbywały w najbliższych dniach, nawet w najbliższych godzinach, bo dzisiaj jest to i Zielona Góra, i Gdańsk, i Białystok. Oczywiście pamiętajmy o tym, że taki największy, jak na razie zapowiadany jako kulminacyjny, protest ma się odbyć 11 stycznia w Warszawie przed Sejmem. A my łączymy się z Tomaszem Rakowskim z Gdańska. Halo.